Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek z gry Stardew Valley i moi drodzy zaczynamy drugi roczek, także można powiedzieć, że dzisiaj mamy urodziny i moi drodzy, dzisiaj będzie dzień bardzo, ale to bardzo pracowity, musimy oporządzić całe pole, które jak wiecie w poprzednim odcinku urządziłem sprinklerami, dodatkowo też zauważyłem, że urosły nam truskawki na końcu poprzedniego odcinka, więc będziemy musieli w pierwszej kolejności je zebrać, poprzerabiać sobie na nasiona. W międzyczasie będziemy musieli robić farmę. Ja tutaj przed całym odcinkiem sprawdziłem mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Jest jeden mały plusik, ponieważ zwierzęta, które tutaj mają swoją zagrodę, ogarnęły mi się na takiej zasadzie, że tam jest trawa, tylko wiecie co? Problem może pojawić się taki, że tej trawy może jakby nie być. Mianowicie może ona być, ale może być, że tak powiem, troszeczkę malutka. Też to tak nie za bardzo ogarnąłem. O Jezus, jutro pada! Ale miodnie nam się udało, słuchajcie, bardzo fajnie nam się udało, dlatego że jutro będziemy mogli kupić sobie tego. Jutro, moi drodzy, będziemy mogli zakupić... teraz, żeby was nie skłamać, jak to się nazywa... Jutro będziemy mogli zakupić. Halo, Wojciech, ogar. Jutro, moi mili, będziemy mogli zakupić. Ten naszyjnik cały dla Abigail, dzięki czemu będziemy mogli po prostu się już z nią związać. Ja tutaj też przerabiam, moi drodzy, wszystkie ryby i część nawozu na... soupa na nawóz. Mamy 83 sztuki. Jeszcze tak z czystej ciekawości sprawdzę, czy tutaj czasem czegoś nie mam. Mamy jeszcze ten basik. Właściwie ten basik mogę użyć do tych słabszych rzeczy. Problem pojawi się z rabarbarem, wiecie? Tu może być mały problemik, dlatego że tak średnio to bardzo wyliczyłem wszystko i... Znaczy, może nie tyle, co średnio to wszystko wyliczyłem, ale nagle wyrosły nam truskawki. Więc tak troszkę średnio. Na wszelki wypadek wezmę sobie też jedzenie, ponieważ to będzie nam bardzo potrzebne. Teraz tak, to właściwie możemy sobie zostawić na ewentualnie następną porę roku. I jeszcze tak, to włożymy sobie na pewno tutaj. Wiecie, musimy część rzeczy po prostu pozostawiać, żebyśmy mieli wolne miejsce. Musimy kupić bardzo dużo nasion i wszystkiego innego. Zobaczymy też, ile wydam pieniędzy na... ile wydam hajsu, słuchajcie, na tego... Jak to się nazywa? Na wszystkie nasiona i tak dalej, to ewentualnie kupimy sobie jeszcze drzewa. I to jest właśnie Kent. Tylko czekajcie, aż go lost night from overseas. Aha, overseas to on jest chyba marynarzem i wrócił, tylko nie za bardzo wiem. Nie pamiętam, moi drodzy, Kent, czy... Znaczy, mężem kogo jest. Wydaje mi się chyba, że Jody, ale czekajcie, zaraz sprawdzimy, w jakim on jest domu. Tak, on mieszka z Jody, także to jest ojciec Sama i tego młodego. Dobra, teraz tak, pozostawiajmy sobie tutaj wszystkie te rzeczy. Do Guntera nie wiem za bardzo, czy się dzisiaj wybierzemy, no można coś ogarnąć, ale to wiecie, tak jak znajdziemy chwilę. Nie wiem cały czas, czy dobrze ustawiłem te... Wiecie co? Te pieruńskie cholera... strachy na wróble. I tutaj może być malutki problemik, ale to sobie jakoś na spokojnie ogarniemy. Sprawdziłem też, czy będą dzisiaj nietoperze. Nietoperzy dzisiaj nie ma, więc standardowo, jak to zwykle, musimy się, że tak powiem, wiecie, z niczym obejść. Jeszcze miałem jedną rzecz sprawdzić, ale kurczę, wiecie co, nie pamiętam już teraz. A, miałem sprawdzić, czy mamy jeszcze jakieś surowce na sprinklery, ale wydaje mi się chyba, że już niestety nie posiadamy. Dobra, teraz tak. Dobrze by też było jeszcze, gdybym wziął sobie tą kosę. Ale to zaraz. Przerobimy sobie truskawy. Znaczy nie potrzebujemy, wiecie co, też aż tak dużo tych rzeczy, tych truskawek, ale wiecie, dobrze by było, gdyby były. Dobra, teraz tak. Tu sobie posortujemy to wszystko mniej więcej tak, żebyśmy mieli już do sadzenia. Konewka będzie nam na pewno potrzebna. Potrzebne nam będzie na pewno żarcie, bo tutaj musimy to ogarnąć sobie. Dobra, czyli to pójdzie tak, basic fertilizer, ten lepszy fertilizer, zwierzęta, tutaj będziemy mieli żarcie. I teraz tak, jeszcze, a nie, do domu miałem, po co wchodzę do domu, nie ogarniam. Tutaj miałem sprawdzić. No i tak jak myślałem, niestety nie posiadamy żadnych surowców na żadny sprinkler, także mamy godzinę 8 i jeszcze miałem zebrać, wiecie co, jedno narzędzie, kurczę. Kosę.
kosę. Kosa chyba powinna być gdzieś tutaj. O, tu mamy kosę. Dobra, także będziemy dzisiaj w pierwszej kolejności skusimy, potem zaoramy, podlejemy, no bo to jest niestety czy niestety konieczne. 61 truskawek, jeżeli dobrze pamiętam, potrzebuje 72. Mam wszystko też wyliczone, więc nie powinno być problemu. Co prawda mam nieco więcej rabarbaru niż zakładałem, no ale to myślę, że nie będzie jakiś tam, wiecie, duży problem. Teraz jeszcze tak, to sobie ogarniemy w ten sposób i właściwie możemy tutaj już zacząć powolutku orać. Za chwilę też wybije godzina 9, a wtedy też pójdziemy do miasta, bo musimy zrobić większe zakupy. I ja jestem, moi drodzy, naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, ile uda nam się zebrać po pierwszych zbiorach, bo to jest bardzo ciekawy, motyw. Dobra, mamy 65 sztuk. O, tu widzę w ogóle, że mi urosł jakiś ten kamor. Właśnie to jest najciekawsze, wiecie co, że po zmianie pory roku, tak na dobrą sprawę, wszystkie kamienie i wszystkie tego typu rzeczy jakby nam wracają do podstaw, czyli one się nagle pojawiają, one po prostu są i trzeba się tym wszystkim na nowo ogarnąć. Chociaż w sumie w zwykłych Harvest Moonach też tak było bardzo podobnie, że nagle się tam pojawiało, trzeba było to wszystko poogarniać i tak dalej, także tutaj... Widzę, że działa to wszystko bardzo, bardzo identycznie, ale z reguły też, wiecie, tam były jakieś huragany, inne tego typu rzeczy, że na przykład nie można było w ogóle wyjść z domu, także też tam było bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, pole mamy ogarnięte, jest go 9.40, także idziemy szybko, szybko, szybko to wszystko poogarniać. Jeszcze zanim pójdziemy, ogarniemy sobie zwierzęta, bo to jest bardzo ważne. To w ogóle zostawię sobie otwarte, zwierzęta właściwie mogę wypuścić, tylko teraz jeszcze tak, pozbierajmy tutaj wszystko. Pogadajmy z kaczorami. Aha, bo ja ciebie polajkowałem, a ciebie nie. Okej, już cię lajkuję. Dobra. Wiecie, majezonu to ja dzisiaj chyba raczej nie będę za bardzo robić, bo nie ma najmniejszego sensu tracić czasu. Bo tutaj, zobaczcie, już mamy 10, a mamy kupę roboty dosłownie do zrobienia. Najważniejsze to tylko podoić wszystko, jeżeli jest dojne. Dobra, goat milk. Zwykłe mleko. Jak też zdążyliście pewnie zauważyć, mam tutaj... wyrosło nam fajnie trawa. Myślałem, że będę potrzebować sadzonek trawy, ale na szczęście nie było to jakoś potrzebne. Chodź tu, bo chcecie wydoić. Dobra, jednak tytan dzisiaj mleka nie daje. Dobra, kury są, tu możemy to wszystko, nasz zwierzyniec też wypuścić. I teraz tak, co tu zostawiamy? Zostawiamy na pewno te wszystkie mleka, zostawimy sobie to, całą resztę zabieramy ze sobą. Może je zamknę na razie, niech będą zamknięte. I teraz tak, czy będę mieć miejsce na wszystkie możliwe nasiona? Powinniśmy mieć. Skoczymy sobie też, myślę, że do Guntera i to właściwie zrobimy jakby w pierwszej kolejności. No to norma clay. Dzisiaj nie będziemy totalnie nic zbierać. No tak, ale jak już tu jest... O, proszę, patrzcie, ile lika w ogóle jest. Dobrze, będziemy mieli dla George'a. Lecimy szybko, szybko do miasta. Clinta nie zaliczamy dzisiaj. Mam tutaj, tak jak wam mówiłem, wszystko wyliczone, co mniej więcej, ile będę mieć rzeczy. Także sobie to jakoś ogarniemy. Za to na pewno dostanę część szkieletu, o ile dobrze pamiętam. Tak. Mamy część szkieletu. No i idziemy w takim razie do sklepu. Jestem bardzo ciekaw, jak nam to dzisiaj pójdzie. Natomiast, tak jak już mówiłem, pierwszy dzień wiosny jest najbardziej pracowitym dniem. W ogóle każdy dzień w roku jest... Znaczy, każdy pierwszy dzień danego tego jest bardzo pracowity. Dzisiaj nie zrobimy niestety tego zadania też ze Slainem. Red Slime'ów. Dobra, i teraz, moi drodzy, tak. Jak ja to wyliczałem, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Na pewno wiem, że muszę kupić Quality Fertilizer, tego jestem w 100% pewny, tylko nie za bardzo wiem ile, dlatego też jego kupię w pierwszej kolejności. Potrzebowałem go chyba z około 190, nie wiem ile. Dobra, wystarczy. Myślę, że na pewno spokojnie wystarczy, bo tu mamy 165, tu mamy 55. A nie, bo to już było po zmianie. To było po moim kupnie w ogóle. 192 to ja musiałem kupić. No dobra, wiecie, możemy kupić tego więcej, no to oczywiście nie zginie, tak? Więc tutaj problemu tak na dobrą sprawę nie będzie. Także kupię tego. No dobra, może już wystarczy. No dobra. I zaczynamy. Truskawki rabarbaru, tego nie liczę. Kalafiora potrzebuje 56 sztuk. 56 sztuk kalafiora.
Fasolki potrzebuje 40. Nie, coś tu spie... Nie, dobrze, 40. Wiecie, no prawda jest taka, że najwyżej, jeżeli źle to wyliczyłem i coś nam gdzieś zostanie, to tutaj problemu nie będzie. Ziemniaka potrzebuje 32. Tulipa. Tutaj potrzebujemy 16, bo to będą dwa razy po ten. I Blue Jazz. Blue Jazz jest najdroższym miodem, więc jego posadzimy... Aha, kupiłem 17. No dobra, trudno. Teraz tak. Kale potrzebuje 32. Dobra, co tam jeszcze mamy? Mamy czosnek. Czosnku potrzebuje 16. Tam w ogóle ktoś z was mi pisał, że są jakieś rzeczy, które są jakby droższe, tańsze, coś w tym stylu. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o te wszystkie nasze sadzonki, które tutaj zakupiliśmy i w ogóle rozrost późniejszy, to wszystko trzeba wyliczać sobie na zasadzie cropsa per day, czyli... Jest taki licznik miesięczny. Tutaj z reguły to ogarniają na takich stronkach jakby zewnętrznych, więc wiecie, o co chodzi. I teraz tak, kupię, tam były po dwa, nie, po trzy drzewa. Dobra, to mamy też drzewa kupione. No i zostało nam bardzo mało hajsu, ale spokojnie, jak wszystko pięknie, ładnie ogarniemy, to nie powinno być problemu. Dobra, Elliot chce diamenta, to... W razie gdyby nam się wszystko udało dzisiaj zrobić, to możemy mu go oczywiście w dniu jutrzejszym dać. To nie jest tutaj problemem. Natomiast już mamy 13. Nie wiem, czy ja zdążę wszystko ogarnąć. No w pierwszej kolejności to tak jak wam mówiłem, musimy zrobić truskawki, rabarbar, podlać to. Potem idziemy wedle tych rzeczy, które są najdroższe. I teraz zrobię tak. To sprzedaję, bo mi się to totalnie do szczęścia nie przyda. To też mogę sprzedać. Kleja też sprzedam, nie będę tego w ogóle nigdzie odkładać. Drewno też wyrzucę. Kamienia wyrzucę, węgiel został. Chociaż w sumie mogę tego... zresztą kamienia to mamy dużo. To sobie na razie... nie mogę tego tu postawić. Nie. Dobra, postawmy to sobie tutaj w domu. Niech sobie będzie. Szkielet. No i dobra, zajmujemy się farmą. Także w pierwsza kolejność to oczywiście truskawki, których mam 70, a potrzebuję 72. Także tutaj będziemy musieli jeszcze jedno nasiono sobie machnąć. Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy, jak ja to wszystko rozegram. Jestem bardzo ciekaw, jak to nam wszystko w ogóle pójdzie i w ogóle jak to będzie wyglądało. No, mam wielko... Ach, dobra, tu zniszczyłem sprinkler. No dobra, to już będziemy robić wedle tak. Właściwie niepotrzebnie też te sprinklery kładłem, bo tutaj i tak trzeba to wszystko zaorać, zategować tym nawozem i tak dalej, i tak dalej. Szkoda tylko, że konewki nie upgrade'owałem na... Chociaż nie, konewkę mamy złotą. Nie, konewkę mamy z żelazną. Czyli nie tak jak Wojciech chciał. No trudno się mówi. Dobra, kill off nam nie będzie potrzebny, to nam nie będzie, to nam nie będzie. Będzie nam na pewno potrzebna motyka. Tu sprinklery, tutaj nasiona i tu quality fertilizer. I teraz tak, tutaj jeden i dwa, i dwa, i dwa, i dwa. Dobra, teoretycznie powinno się nam tutaj wszystko ładnie zgadzać. Wiecie, teoretycznie mógłbym to zrobić też w ten sposób, że po prostu będę to sobie ogarniać na takiej zasadzie, że... Wiecie co, poczekajcie, tylko wypuszczę kota szybko. Okej, już do was wracam, koteł wypuszczony. Teoretycznie można by to zrobić, znaczy, może tak, zastanowicie się pewnie teraz, dlaczego ja nie oram wszystkiego i dopiero wtedy to ogarniam. No właśnie chodzi o czas głównie. Chcę tutaj zrobić to w ten sposób, żeby mieć już zaliczone te najdroższe rzeczy, bo one wymagają, wiecie, no chcę, żeby po prostu wynik sprzedażowy, że tak powiem, był dobry. Więc dobrze by tutaj było, gdyby to, wiecie, jakoś nam fajnie poszło. Myślę też, że ewentualnie zrobimy sobie, jeżeli nam starczy czasu, jeżeli nam starczy, wiecie, tam wszystkich różnych rzeczy, to ogarniemy sobie po prostu to w ten sposób, że zostawimy sobie, znaczy ogarniemy jeszcze więcej pola, tak? Tylko, że będę musiał pamiętać o tym, żeby ewentualnie truskawki ogarnąć na sprinklerach już. Dobra, tutaj będziemy mieli jeszcze większe pole, jeżeli chodzi o te lepsze sprinklery, no ale to trzeba będzie ogarnąć. Wiecie, teoretycznie wszystko mam wyliczone. Nie wiem, czy ja wtedy jak ogarniałem, to zrobiłem jakiegoś byka i coś spierdzieliłem, czy coś w tym stylu. No, to jest dla mnie czarna magia, ale... No nie wiem. O, tu w ogóle mogłem tak zrobić sobie. No to możemy tak zrobić, że będziemy jedną i drugą stronę ogarniać.
Tutaj nawet są trzy. Tutaj będzie rosła fasolka i fasolka, widzę, i kalafior to są takimi też priorytetami, więc dobrze, że tą fasoleczkę robimy. Cały czas mnie zastanawiają strachy na wróble, czy one są dobrze ułożone. Możemy, wiecie, co zrobić ewentualnie. Znaczy tak, na pewno te tutaj są dobrze ułożone, te przy strachach od razu. Ale jak to wyjdzie w praniu? To wam powiem, że nie wiem. Tutaj będzie fasolka w tych czterech, tak? Czy pięciu nawet miejscach. Tutaj były tulipany, o ile dobrze pamiętam, chciałem zasadzić. To możemy też kwiaty od razu ogarnąć. I dobra, teraz tak, zbieramy cyk. No i dobrze by byłoby to wszystko od razu sobie podlać. No, że już jest piąta, już jest piąta. No nie, nie ma opcji, słuchajcie, żebyśmy... Nie ma, naprawdę, wedle mnie nie ma opcji, żeby zdążyć to wszystko zrobić w jeden dzień. Zresztą, powiem wam tak, ja oglądałem też u CTSG, u Kamila, tam jakiś moment właśnie, jak on kończył pierwszy rok, bo to wiecie, to jest zawsze ciekawe, jak ktoś właśnie z zimy przechodzi w ten pierwszy okres. To mnie zawsze zastanawiało i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że Kamil zrobił, z tego co pamiętam, takie jedno wielkie pole, gdzie to wszystko było jakoś tam poukładane i tak dalej, i tak dalej. No ja tutaj lubię mieć po prostu porządek i lubię, żeby każda grządka gdzieś tam była oddzielona na przykład drogą czy coś w tym stylu, bo to wiecie, nadaje takiego, no nie wiem, jakby to nazwać, profesjonalizmu, jeżeli chodzi o właśnie farmę i tak dalej. No tak, kurczę, wiecie, no jest fajnie w każdym razie. Dobra, teraz tak, tutaj wszystko na pewno ogarniamy tym najlepszym nawozem, więc trzeba by tutaj wszystko sobie ogarnąć. Dobrze, że mamy to wszystko podlane i tak jak mówię, trzeba po prostu priorytetować te rzeczy, które są najdroższe, bo nie wiem, jeżeli, wiecie co, jeżeli nie zapomnę, a jeżeli zapomnę, to mi przypomnijcie, ja wam podrzucę w komentarzu. A i tu zlamiłem tak bardzo, bo oczywiście zapomniałem, że przecież tu muszą być sprinklery, nie? Raz, dwa, czyli to będzie tutaj. Raz, dwa i tutaj. Dobra, wiecie, zlamiłem tak bardzo. Tak bardzo zlamiłem. Dobra, potrzebujemy jeszcze dwa nasionka. To akurat, Jezus, jest, ja pierdzielę, zobaczcie, już jest siódma, nie? Tragedia. Dobra, teraz tutaj idzie rabarbar. No nie uda mi się na pewno wszystkiego zrobić, dlatego jestem prawie na tryliard procent pewny, więc tutaj nawet nie mam co w ogóle, wiecie, kombinować. Tyle ile zrobimy, to zrobimy, a resztę zrobimy po prostu w następnym odcinku. Dobra, teraz leci szybko fasolka. Co prawda może niekoniecznie to miała być fasolka w pierwszej kolejności. Ja tutaj w ogóle jeszcze, zobaczcie, mam 24 sztuki rabarbaru, ale to, no cóż, dobra, posadzimy fasolkę. Fasolki miało być 5, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, ja w ogóle te sprinklery tutaj od razu wsadzę, bo pewnie zapomnę i znowu zmarnuję sobie nasiona. A jeden to w ogóle chyba miał być na parsnipa. No dobra, to już trudno. Teraz tak, podlewamy. Nie, moi drodzy, nie da się, nie ma opcji, żeby ogarnąć całą taką większą farmę. To już sami widzicie, już jest godzina 9, a ja dopiero fasolkę ogarniam, nie? Tulipany myślę, że po prostu posadzę, ja nie będę ich podlewać, będą podlewać to sprinklery, bo na kwiatach mi tak na dobrą sprawę totalnie nie zależy. Out of water jeszcze, no zajebiście. Chociaż... Kurczę, jakbym zrobił, wiecie co, te wszystkie pola, to one by się jutro podlały i nie musielibyśmy podlewać. Ale zrobiliśmy połowę pola, więc to jest bardzo, bardzo dobrze. A miałem tego nie podlewać. Tu jeden sprinkler, tu jeden. I teraz tak, tulipany i fasolka. Nie wiem, czy fasolka jest dobrze przeze mnie wyliczona. Nie mam zielonego pojęcia, no ale to sobie zobaczymy. Tulipany są wyliczone dobrze. I teraz tak, fasolka. I jest idealnie przeze mnie wyliczona. Dobrze, udało mi się. Dobra, mamy, moi drodzy, całą fasolkę, mamy tulipany, mamy wszystko. Teraz wypadałoby się zająć kalafiorem, tylko że no tutaj to ja chyba raczej na pewno nie zdążę już, bo... Chociaż... Może...
Byśmy to tak szybko ogarnęli. Jest 11. Teoretycznie możemy zdążyć, wiecie? Teoretycznie oczywiście. O, tam jeszcze w ogóle na sprinklerze była ta. Ciekawe. Oho, i oczywiście już mi się budzi. Nie no, teoretycznie zdążę, kurczę, słuchajcie. Teoretycznie zdążę. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie zasadzę wszystkiego. Nie ma nawet najmniejszej takiej możliwości, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra, teraz to szybko wszystko podlejmy. Nawożę... A, żarcie. Szybko! No mamy jeszcze teoretycznie 2 godziny w grze, bo o 2 maksymalnie. Jestem na szczęście w miejscu, w którym mam bardzo blisko do domu, więc... tutaj problemu być nie powinno. No tylko pytanie, czy ze wszystkim zdążę, bo tak, kalafior, fasolkę, potem są ziemniaki, potem jest kale, czosnek, parsnip i wszystkie kwiaty. A, jeszcze kwiaty trzeba, chociaż nie, no kwiaty to możemy po prostu posadzić, bo tu jest w sumie tak już zaorane. Jeszcze mamy 103 nawozu, a będzie spoko. No ej, halo, klikam tu, a to mi tam sieje, znaczy sieje. Dobra, teraz jeszcze tak, na szybko zrobię tego Blue Jazza, bo tu zrobimy ten lepszy nawóz. I tu mam wyliczony, i tu mam chyba kupione o 1 za dużo. O Jezu, już jest 1 godzina, tak, tu mam 1 za dużo. Dobra, szybko, sprinklery, cyk, 2. 2, jest 1:10, no nie wiem, czy zdążę. Dobra, wiecie co, tyle może ile mi się uda, to ogarnę, a tyle ile mi się nie uda, to nie ogarnę najwyżej. Dobra, wiecie co, idę do domu, bo coś czuję, że zaraz uśniemy. Kurczę, powiem wam tak, dzień bardzo pracowity. Niestety nie udało mi się zrobić jakby całego mojego założenia, żeby zrobić całe pole, ale jak widzicie, to jest wykonalne. Nawet jeżeli, tak mi się przynajmniej wydaje, że nawet jeżeli miałbym te lepsze narzędzia i te wszystkie lepsze rzeczy, to, znaczy, może w przypadku motyki jeszcze byłoby łatwiej, bo ta lepsza motyka daje już bodajże chyba 3x3. Więc teoretycznie... O, dzisiaj pada! O, jak milusio! To czekajcie, to będziemy mieli jeszcze lepszy plus, bo nie będziemy musieli tak na dobrą sprawę zaoranego pola ogarnąć. Ale widzę, że rośnie to wszystko spoko. Tu chyba jeszcze by się przydał jeden strach na wróble, ale to sobie ogarnę w następnym już odcinku. Także słuchajcie, no ja wam na dzisiaj dziękuję. Ten pierwszy dzień był bardzo, bardzo pracowity. Zrobiliśmy dosyć sporo. Drzew jeszcze nie zasadziłem, ale to na spokojnie możemy sobie zasadzić. I co? My słyszymy się w następnym odcinku już jutro. Także jutro myślę, że skończymy farmę. Będziemy mogli zająć się wieśniakami. Będziemy mogli zająć się Abigail, bo damy jej oczywiście prezent. Znaczy ten naszyjnik. Także myślę, że jakoś to pyknie. Także dobra, na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, cześć, papa. I nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka w górę, komentarza i subskrypcji, jeżeli wam się odcineczek podobał. A my widzimy się już jutro. Także trzymajcie się, hej, papa.